Pozbawić życia, żeby pobrać jeszcze serce, płuca, to jest już nieludzkie, to jest zbrodnia, to jest barbarzyństwo. Nie cichnie burza po wypowiedzi profesora Jana Talara. Transplantologów oburzyły słowa, że śmierć pnia mózgu nie istnieje, a lekarze pobierają organy od żywych ludzi. Pojawiają się głosy, że profesor złamał zasady etyki lekarskiej i kierują sprawę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Nie można puścić takiej sprawy płazem. Jeżeli ktoś oświadcza, to jest wszystko nieprawda. To jest tak zaprzeczenie po prostu... zaprzeczenie zdrowemu rozsądkowi, więc z tym nie można się zgodzić. Nie mają wątpliwości. Śmierć mózgowa następuje na skutek zatrzymania przepływu krwi przez mózg. Po kilkunastu minutach umierają neurony. Po jednej stronie jest pan profesor Talar ze swoim głębokim przeświadczeniem o tym, że jest cudotwórcą i może odwrócić śmierć mózgu. A po drugiej stronie są transplantolodzy, którzy nie pomagają chorym, wręcz przeciwnie. Dla mnie jest to... krzywda. Kłamstwo. Jestem szczęśliwy, że w dniu 25 listopada 2022 roku zwyciężę wszelkie nękania, karania, szantażowanie mnie przez państwowych funkcjonariuszy korporacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej. Otwieram sprawę Okręgowego Sądu Lekarskiego w Bydgoszczy w sprawie przeciwko profesorowi Janowi Talarowi. Komplet orzekający w składzie przewodniczący dr Mariusz Szostkowski, członkowie profesor Roman Dziwisz i lekarz Waldemar Cerankiewicz. Kilka dni temu zadzwonił do mnie profesor Jan Talar. W 2020 roku w telewizji Trwam nagrał program pod tytułem Śmierć mózgowa nie istnieje. Lekarz, który raz uratował ludzkie życie, uznawane przez innych za niebędące już życiem, dla takiego lekarza nie istnieje definicja śmierci mózgu. Okazuje się, że jakiś uprzejmy kolega doniósł na profesora Talara, że obraża środowiska transplantologiczne i nie powinien takich twierdzeń wygłaszać publicznie, tylko w gronie ekspertów. Problem tkwi w tym, że w 2013 roku i w 2018 roku przedstawił je w gronie ekspertów. W naszym kraju zaczęto rozpoznawać śmierć mózgu po to, żeby pobierać narządy do przeszczepów. Jakby czwórkami do mnie trafiali chorzy z ciężkimi uszkodzeniami mózgu, w stanie beznadziejnym, z sugestiami dania narządów na przeszczepy. Uprzejmy kolega również doniósł na niego i wtedy został skazany. W uzasadnieniach były twierdzenia typu wychowawcza najwyższa kara pieniężna. Bo jak wiadomo, profesora Belwederskiego sąd lekarski musi wychowywać. Według kodeksu etyki lekarskiej aktualną wiedzę medyczną tworzy lekarz praktyk poprzez swoją działalność. Myślę, że 1000 udokumentowanych przypadków jest taką aktualną wiedzą medyczną. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Bydgoskiej Izby Lekarskiej wnosi o ukaranie profesora doktora habilitowanego medycyny Jana Talara wątpliwości obwinionego dotyczącej stwierdzania śmierci mózgu
nie powinny być rozstrzygane przed kamerami telewizyjnymi, lecz w gronie ekspertów. Oskarżają pana o to, że zniesławia pan środowiska transplantologiczne. Na temat transplantologii nie będę mówił. Nie chcę. Tylko o specjalistach medycyny. Ja rozumiem, ale czym pan obraża tych specjalistów? Tak jak ja teraz jestem obwiniany za mówienie prawdy, tak oni będą obwiniani za dokonywanie aktów pozbawiania chorych życia. Gdyby była śmierć mózgu śmiercią człowieka, to żadnego organu funkcjonującego nie dałoby się pobrać na narządy. A jeżeli się pobiera, to dowód, że jest to bezprawne nazywanie chorych śpiące zwłokami. Ja nie popełniłem żadnego czynu, nie śmierć. W nocy przyjechała jej mama i tato i z błaganiem, czy jest jakaś szansa jej córce pomóc, bo specjaliści w szpitalu klinicznym, uniwersyteckim powiedzieli, że Julia z tak wielkim uszkodzeniem mózgu i pnia mózgu nie przeżyje. Dlatego lepiej, żeby dali zgodę na pobranie narządów. Odpowiedź była taka. Nie macie prawa dać zgody na pobranie narządów. Jak tylko będzie w lepszym stanie, ja ją biorę do siebie i ją uratujemy. Jak wyglądał wypadek i kiedy nastąpił? Zadzwonił do mnie telefon. Przedstawił się w telefonie kolegi głos. Że jestem Julki kolegą, proszę panią, mam bardzo smutną wiadomość. A ja mówię, jaką ty masz wiadomość? Ja wiem, że Julii już nie ma, bo zdążyłam zauważyć, nie? A on mówi, że zdarzył się wypadek, helikopter gdzieś ją zawiózł, nawet nie wiedzą gdzie. Po wypadku, kiedy już przyjechali państwo do szpitala, co powiedzieli lekarze? Zaraz przyniosła nam dokumenty i powiedziała, z tego na pewno nic nie będzie, to są za poważne obrażenia głowy, za poważne obrażenia, ona miała obrażenia wewnętrzne jeszcze. Nic z tego nie będzie, proszę to podpisać. I mąż się pyta, co to jest, na organy, a mąż po prostu, kuku, zajoba pokazał doktorce, mówi, chyba zwariowali do reszty. No jak z tego nic nie będzie, dopiero po wypadku. Nic z tego nie będzie, jak chcecie, albo podpisujecie, albo nie podpisujecie. Jak nie podpiszecie, to i tak z tego nic nie będzie, i tak z tego nic nie będzie. Wiem, że Bóg istnieje. A co jeszcze chcesz powiedzieć, Julka? Wiem, że moje cierpienie ma sens. Od ponad 20 lat wybudzam chorych będących w stanach ciężkich uszkodzeń mózgu i pnia mózgu, których rodzice byli nakłaniani, aby dali zgodę na pobranie od nich narządów na przeszczepy. To jest niczym innym jak zamierzoną eutanazją. Większość chorych w śpiące mózgowej, nawet po ciężkich uszkodzeniach strukturalnych, nieodwracalnych mózgu i pnia mózgu, kwalifikują się do leczenia. Tego leczenia się nie stosuje, a jeżeli stosuje się leczenie, to jest leczenie opatrzne. Jeżeli baterie leków sedacyjnych, benzodiazepin, opioidów i leków porażających mięśnie proszkowane stosuje się tygodniami, to prawdopodobieństwo odzyskania zdrowia i życia chorych jest małe. Procedury medyczne, które są stosowane, wpędzają tą osobę w głębszą śpiączkę.
i w brak świadomości. Jeżeli są niezarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sprzeciwów, to takich chorych rozpoznaje się, że są w śmierci, tak zwanej śmierci mózgu, i na podstawie dwóch ustaw transplantacyjnych z 1995 roku i 2005 roku ci ludzie są traktowani jako magazyn pobierania narządów do przeszczepów. Na przykład, bardzo ciekawe pytanie. W poprzedniej rozprawie tutaj, w tym miejscu, zarzucano mi, że nie było protokołu śmierci mózgu. Czym się różni chory ze stwierdzonym protokolarnie śmiercią mózgu od tych chorych, których się żąda zgody na pobranie narządów? To na jedno wychodzi. Narządy można pobrać tylko od pacjentów ze stwierdzoną śmiercią. To po co żądano zgody na pobranie narządów? Nie wiem, po co żądano. A to właśnie. A ja wytłumaczę. Wszystkie te dokumenty przedstawię. I może Wysoki Sąd zrozumie bezpodstawność, barbarzyństwo, zbrodnie pełnione na chorych śpiącym zgodnie. Powiedział kierownik kliniki, że Michał nie żyje. Proszę dać zgodę na pobranie narządów. Pan Janusz powiedział, no da zgodę na pobranie narządów, jak profesor Talar powie, że nie żyje Michał. No wtedy odpowiedź była bardzo prosta, krótka. Nie ma sensu jechać do profesora Talara, bo zanim przyjedziecie, to Michał nie będzie żył. Będzie już zimny i sztywny. Ale ten strażak uparł się. Przyjechał do mnie w takim wielkim płaczu, w takim bólu i byłem szczęśliwy, że mogłem mu powiedzieć na podstawie opisu ojca, że jego syn Michał żyje. Jaki był przebieg wydarzeń? Michał znalazł się na rowerku na drodze, no nie? I kierowca wjechał w niego. No i go wyrzuciło w pole ponad 30 metrów, no nie? Kierowca z początku myślał, że psa przejechał, no nie? Bo ja tu od sąsiada szłem i tego. No ale później Michała my w rowie znaleźli. Okazało się, że Michał, no żywy taki trupek był. Stwierdzono u Michała śmierć mózgową? No on ma w dokumentach. Obustronne stłuczenie pnia mózgu, śmierć mózgowa. Przy dokumentach jest u profesora. No nie? Michał jest teraz szczęśliwy? No myślę, że go pan zapyta sam. Powiedz, cieszysz się z życia? No. Jesteś szczęśliwy? No. Cieszę. Chciałbym tu powiedzieć, że cię bardzo ostatnio zakocham. No i to jest takie wsparcie dla mnie. Lofeczo mi dało ludzkie życie. Ludzkie życie, tak? No. Czy ja kiedykolwiek mogłem wprowadzić w błąd opinię publiczną, kiedy życie Polaków jest dla mnie o wiele ważniejsze niż to, że będą mnie mną poniewierać, że mi od kilkunastu lat szargają. Ma pan ponad 1000 udokumentowanych przypadków. Co na to, tak jak pan to nazywa, funkcjonariusze korporacyjni Izby Lekarskiej? Ci funkcjonariusze korporacyjni uważali, że jeżeli jest protokół śmierci mózgu, to znaczy, że jest śmierć mózgu. Jeżeli jest protokół śmierci mózgu, to już nikt nie ma prawa z definicji leczyć chorego. Żaden szpital nie dopuści ani rodziny, ani specjalistów, żeby ratować życie ludzkie. Jeżeli ktoś potrzebuje narządu, to
To przecież są rodziny. Mogą dać nerkę. Mogą dać kawałek wątroby. Dają krew. Dają szpik. I to jest lekarskie, ludzkie działanie, wręcz podnoszącą wartość tych ludzi. Ale pozbawić życia, żeby pobrać jeszcze serce, płuca, to jest już nieludzkie, to jest zbrodnia, to jest barbarzyństwo. Czy rzeczywiście nie jest w stanie pan profesor przedstawić takiej sytuacji, kiedy stwierdzono śmierć mózgową według obwieszczenia z 4 grudnia, a pan profesor zrehabilitował taką osobę? Jeżeli nakłania się rodziców do dania zgody na powołanie narządów, to czy to nie jest śmierć mózgu uznawana za specjalistów? W momencie, kiedy rozmawiałem z lekarzem dyżurnym w nocy, powiedział, że Violetta nie żyje. Podziękowałem, przeprosiłem. Zapytałem ojca, jak ja mogę panu pomóc, jeżeli pana córka nie żyje. Ten ojciec, Rlochans, powiedział, że jej serce bije i jest ciepła. Zadzwoniłem jeszcze raz do szpitala i w trybie wojskowym poprosiłem, że Violettę proszę przywieźć o godzinie 8 rano do Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Zamiast podpisywać zgodę na pobranie narządów, a o 9 miała być operacja pobrania narządów, to ja o 8 wyprzedziłem, że ja chcę mieć Violettę w klinice. Mogę powiedzieć kolejne zaskoczenie. Przyniesiona na noszach Violetta żyła. Oddychała, ruszała delikatnie palcami rąk, ruszała głową, więc jeszcze i tak, to nie było prawdą, że ona nie żyje. Jak wyglądał dokładnie przebieg wypadku? Miałam 19 lat, jechałam z kolegą i w owocowku walnął w drzewo. Że samolot był skasowany, kolega wyszedł normalnie przez szybę, odsunął sobie, a mnie musiała strasz, że myślę, że się na samochód nie mogli wydostać. Mimo tego, że była pani w śpiączce, miała iść na organy, miała stwierdzoną śmierć mózgu, to teraz jest pani mamą, prowadzi samochód i ma pani własną rodzinę. Później po tym, jak poznałam później męża, jak w wieku 19, 20, 29 lat miałam, no to wzięliśmy ślub. No. Wkrótce się z mężem znaliśmy, ale mąż mówi tak, ten, jak będziemy pół roku, weźmiemy się, zaręczymy. I tak wyszło, i tak powoli, powoli. Fortnie za 4 lata córka się urodziła. Czemu tak prześladują profesora Talara? No to na pewno wszystko, to jak ja mówiłam wcześniej. Zazdrość jest, i tylko że taki jest w ogóle osoba, że jest na świecie, która pomaga ludziom wybudzać i później, żeby no, stanęło później na nogi, żeby do życia powrócić tą osobę. No ja jestem tego zdania, że no jestem wdzięczna, że taka osoba istnieje, że no, pomaga. No. Ja jestem zadowolona, bo ja mi pomógł, chodzę, później rodzinę założyłam i mam. No, pomógł mi maturę zdać. Czy stwierdzenie, że łatwo jest podpisać protokół, jest duże nadużycie? Po pierwsze, kiedyś rozpoznawało śmierć mózgu 3 lekarzy. Teraz dwóch. Nie jeden, tylko 3 rozpoznawał. Jak można stosować pierwszy etap, drugi etap u chorego, który był kilkanaście dni traktowany lekami sedacyjnymi, porażającymi mięśnie oddechowe? To jest tylko fikcja papierkowa, bo ten człowiek nie wstanie po zastosowaniu takich leków sedacyjnych. Więc obracamy się wielkiej fikcji.
Poltransplant to centrum organizacyjno-koordynacyjne do spraw transplantacji. Co to znaczy? W medycynie transplantacyjnej proces rozpoczyna się od identyfikacji dawcy żywego lub zmarłego, a kończy się przeszczepieniem tkanki, narządu, komórki, a właściwie kończy się wieloletnią, długoterminową opieką nad biorcą przeszczepu. Czym się zajmuje poltransplant? No, w codziennych wydarzeniach zajmujemy się koordynacją tych wszystkich wydarzeń, o których wcześniej powiedziałem. Koordynacją pobrań przeszczepień, zajmujemy się działalnością edukacyjną. Poltransplant także promuje się w szkołach, prawda? Uczy się, tak. Dawstwo, przeszczepianie jest dobre, przynosi ludziom korzyść, zdrowie, życie. No i przez proste przeciągnięcie, no, dawstwo jest rzeczą szlachetną i dobrą, czy to dawstwo od osób żywych, czy od osób zmarłych. Także edukacja i promocja także jest to nasz cel. Panie profesorze, jaki jest tak zwany aktualny stan wiedzy medycznej odnośnie stwierdzania śmierci mózgu? Każda nasza śmierć to jest śmierć mózgu. Umieramy, bo umiera nasz mózg, a ścieżki różne sposoby jej stwierdzania, kryteria stwierdzenia, to są wydarzenia medyczne. To jest konfundujące, że w różnych krajach różnie się stwierdza tą śmierć mózgu. Dlaczego jest tak? A na przykład Japonia całkowicie odrzuciła stwierdzanie śmierci mózgu. Te kryteria stwierdzania śmierci, o których pan mówi, że różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami, one się generalnie zmierzają do tego samego, żeby stwierdzić śmierć mózgu. Przeprowadzenie diagnozy tożsamej może się odbywać różnymi ścieżkami technicznymi. Zainteresowanie moje sprawą śmierci mózgu powstało od usłyszenia o profesorze Talarze, o tym, że wybudził ponad 1000 osób z głębokiej śpiączki. Spotkaliśmy się również z Michałem Barańskim, bo sprawdziliśmy osoby, które profesor wybudził i na przykład to jest chłopak, który miał stwierdzoną śmierć mózgową i profesor go wybudził. Profesor wybudza praktycznie każdego, kto trafi do niego. I za każdym razem, kiedy wypowie się publicznie o swoim dorobku, to jest oskarżany przed izby lekarskie. Dlaczego tak się dzieje? Czy pan profesor Talar, na pewno, no bo jest znamienitym najpewniej lekarzem, wybudza chorych ze śpiączki, nie wybudza ze śmierci mózgu. Ten przykład, który pan mnie zaskoczył, bo byśmy sprawdzili, że tam nikt nie przeprowadził właściwie tych prób. Kilka osób to stwierdza, odpowiednie odstępy czasowe, obserwacje, protokół, podpisy specjalistów. Zostało to niewłaściwie napisane ręką medyka. Polskie kryteria śmierci mózgu w jakiś sposób odbiegają od kryteriów stosowanych na całym świecie. W różnych krajach świata opierają się na raporcie Harvardzkim z 1938 roku i w okresie lat były te przepisy różnie modyfikowane. A więc to jest problem w ogóle światowy. Profesor myśli, że to konkretna osoba za każdym razem na pana donosi? W tej chwili przedtem to były te osoby, które występowały podczas konferencji Episkopatu Polski. Uczestnicy 2018. Tak. Uczestnicy tej dyskusji. A teraz to oskarża mnie naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który dał polecenie okręgowej rzecznik odpowiedzialności zawodowej pani doktor Elżbiecie Narolskiej-Wierczewskiej, aby mnie ukarać za mówienie nieprawdy niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Kto rzetelnie stosuje sedację? Kto rzetelnie stosuje? Mnóstwo lekarzy. Boże, w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdzie ja jestem? Czy ja jestem wśród lekarzy, czy wśród polityków, którzy zgadzają się na uśmiercanie Polaków młodych.
Proszę zastanowić, bo to na sumieniu pozostanie. Profesor Talar średnio raz w tygodniu otrzymuje telefon od rodziców, którzy słyszą od lekarzy transplantologów w szpitalach, żeby dali zgodę na pobranie organów od ich dzieci, bo jeśli nie dadzą tej zgody odpowiednio szybko, to inne dzieci umrą przed... Nie używamy, nie, to jest używanie takiego argumentu i w Polsce, i w Europie uważamy, że jest nieprzyzwoite. Skoro transplantolodzy, czy lekarz zajmujący się danym pacjentem prosi rodziców o zgodę do pobrania narządów, to rozumiem w domyśle, że ta osoba już jest gotowa do stwierdzenia śmierci mózgu. To skoro jest gotowa do stwierdzenia śmierci mózgu, czyli potencjalnie już nie żyje, a takie osoby trafiały do profesora Talara, które potencjalnie mogły już być w śmierci mózgu. Wyjaśniam sprawę. Wrócę do tego może nieeleganckiego słowa, ścieżka rekrutacji możliwości pobrania. Ona jest ułożona z etapów tej czułej materii autoryzacji pobrania. Przeprowadzamy zawsze po stwierdzeniu śmierci. Obszar jest, czy on jest złożony? Jest złożony, ale mamy dobre prawo w Polsce, doskonałe, wiem co mówię. Pan dużo w książce najnowszej właśnie wspomina o kodeksie etyki lekarskiej. Tak. A w kodeksie etyki lekarskiej właśnie jest jasno napisane, że aktualną wiedzę medyczną tworzą lekarze praktycy i mają obowiązek się tym podzielić z resztą świata medycznego. I tak ja robiłem, natomiast w świadomości oskarżycieli moich, funkcjonariuszy korporacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej, to oni mają aktualną wiedzę lekarską, którą pozyskali z informacji zawartych w raporcie, komunikatach, obwieszczeniach nawet nie ministrów zdrowia, tylko zastępców. Ale to nie ma nic wspólnego z wiedzą medyczną, bo wiedza medyczna polega na leczeniu chorych. Nigdy nie mówi się w wiedzy medycznej, żeby pozbawiać chorych życia, bo to, co wiedzą ci specjaliści, to jest czysta, wyrafinowana tanatologia. Mam niespotykane na świecie te wyniki. 1000 chorych wybudzonych. I to jest nic, bo ważniejsze są, według sędziego, kryteria rozpoznawania śmierci mózgu. Kryteria rozpoznawania śmierci mózgu nie są medycyną, nie są wiedzą medyczną. Skoro człowiek po śmierci mózgu nie żyje, to po co przy pobieraniu organów potrzebny jest anestezjolog? Przy zachowanym biciu serca, bo tak jest w przypadku pobrań o zmarłym mechanizmie według kryteriów neurologicznych i wymiana tlenu w płucach są potrzebne do przepływ krwi przez narządy, które mają być, chociażby serce, które mają być przedmiotem, wymaga specjalistycznej opieki. I tutaj wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia anestezjologów, którzy się tym na co dzień zajmują. Myślę, że tutaj pod tym pytaniem kryje się inne pytanie. Po co osobie zmarłej znieczulenie? Myślę, że tutaj o to chodzi. Dobrze. Chyba wiem, o co pan zmierza. Zmierza pan do istnienia odruchów pozamózgowych u osoby zmarłej. Wykorzystanie mięśni z tych okolic, które są, wchodzimy już w nurt chirurgiczny, w których operujemy już przy technicznej operacji pobrania narządów, pomniejsza jakość takiego pobrania i chyba komfort chirurga. Jeżeli ja to słyszę od prawie każdego rodzica, że byli nakłaniani na danie narządu, to nie jest dobre. To jest największy błąd legislacyjny służby zdrowia w Polsce. I tego podnosiłeś, że pana wypowiedź dla portalu Radia Maryja? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Bo jak mogę inaczej mówić? Za 5 minut dojedziemy. Czego się pan dzisiaj spodziewa? Spodziewam się tylko zwycięstwa. Bo
mam takie argumenty, których no nie sposób przedszkolak, dziecko w klasie pierwszej szkoły podstawowej zrozumie, a jeżeli nie zrozumie tego funkcjonariusz państwowy, funkcjonariusz korporacyjny Naczelnej Izby Lekarskiej, to ma inny cel. To ma cel utajniać zwyczaje pozbawiania chorych życia. Dzień dobry. Witam, Talar. Będę robić wszystko, żeby bez świadków się odbyło. Wnosimy o pozbawienie, obwinionego prawa wykonywania zawodu na okres 3. Nie, nie. W żadnym wypadku. Nie. Wygodny wyciąg. Może pan prosić, ale tutaj proszę. Nie, że jego pęść nie ma. Że powaga instytucji profesora została naruszona w każdym celu. No, biorąc pod uwagę nawet to, że osoba, która zwróciła się z tym z oskarżeniem, no, była, a może nawet kiedyś będzie jeszcze studentem profesora, bo taka relacja jest między lekarzem, nie wiadomo jakiej specjalizacji, a profesorem belwederskim. Jedna wielka kpina, a sędziowie, polscy sędziowie w sali, gdzie nie ma polskiego orła, obrażają inteligencję ludzi. Dostajemy takie oto zestawienie na tym procesie. Mamy z jednej strony panią, która jest rzecznikiem izby. Z drugiej strony mamy profesora najwyższej klasy i w komisji mamy mniej znaczących specjalistów w tym zakresie, jeżeli w ogóle oni są specjalistami w tej zakresie. Nie widzę podstaw do skazywania profesora o swoje poglądy. To jest, mówię, tylko jest kwestia tego, że tutaj jest problem moralno-etyczny, żaden inny. Czy utożsamiają śmierć mózgu ze śmiercią człowieka, czyli no troszkę już nie na poziomie biologicznym stawiamy gdzieś pytanie i dajemy odpowiedź, tylko chyba na poziomie przekonań. Uznaję obwinionego lekarza profesora Jana Talara winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to wymierzę mu karę nagan. Jeżeli człowiek uratował 1000 ludzi i walczy o tych ludzi i jeszcze staje przed sądem, i to lekarskim, trzeba ukarać człowieka, który może mówić prawdę. Trzeba go tak zdeptać, żeby nie mówił prawdy. Po stwierdzeniu śmierci mózgu nie można już dotknąć pacjenta poza transplantologiem i anestezjologiem, ponieważ jest to bezczeszczenie zwłok, więc w takim razie czy jest w ogóle możliwość, żeby sprawdzić metody pana profesora Talara z osobą, która ma rzeczywiście stwierdzoną śmierć mózgu? Z całym szacunkiem, tu chyba to są sprawy absolutnie medyczne, stwierdzanie śmierci i tak no, wszyscy tak mówią, no, katechizm Kościoła.
też. Nie jest jedyną osobą, a później czy się... Jest jeszcze taki pan, ksiądz Jacek Narkowski. Średnio raz w tygodniu profesor Talar otrzymuje telefon od rodziców, którzy dzwonią z płaczem, mówiąc mu, że transplantolodzy czy lekarze na oddziale chcą zgody na pobranie narządów od ich dzieci, które są w stanie tak zwanej śmierci mózgowej, tylko jeszcze nie jest stwierdzona, ponieważ czekają na zgodę do pobrania narządów. Jeden z sędziów Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy cały czas zarzucał profesorowi Talarowi, że żaden z jego pacjentów, których wybudził, nie ma stwierdzonej śmierci mózgowej. I tutaj rodzi się pytanie, czym się różni ta osoba, która dopiero kiedy rodzice dadzą zgodę na pobranie narządów, chwilę później, godzinę, dwie, dzień stwierdzi się śmierć mózgową, od tej, która już jest po tej procedurze? Jeżeli jest wysunięte podejrzenie śmierci pnia mózgu, ale nie będzie orzeczenia ostatecznego i nie będzie pobrania narządów, to ten chory po prostu ma szansę na przeżycie. Natomiast jeśli się orzeknie, że on nie żyje, to wtedy i pobierze się narządy, no to ten chory naturalnie nie będzie żył, bo jest przecięty na pół piłą najpierw od mostka do spojenia łonowego, a potem narządy są po kolei wycinane. No trudno, żeby taki człowiek przeżył. Stanowisko Kościoła katolickiego jest bardzo skonkretyzowane, jeśli chodzi o obronę życia, o aborcję, o eutanazję, ale w przypadku transplantacji i śmierci mózgowej nie jest już takie jasne. Przyjrzyjmy się nauczaniu Jana Pawła II, ponieważ każdy katolik wie, że bardzo istotną kwestią dla Jana Pawła II była kwestia cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, które rozgraniczył, ale też mam przygotowany cytat Jana Pawła II odnośnie transplantacji. Przeszczepy są dużym krokiem naprzód w służbie nauki dla człowieka. Nie jeden zawdzięcza swoje życie transplantacji organu. Metoda przeszczepiania coraz częściej okazuje się ważnym sposobem wypełniania głównych celów całej medycyny, którym jest służba dla życia człowieka. Jednym ze sposobów kształcenia prawdziwej kultury życia jest dawanie organów w sposób dopuszczalny z etycznego punktu widzenia, a mianowicie mając na uwadze stwarzanie szansy na zdrowie, a nawet życie osobom chorym, które często nie mają żadnej innej nadziei. Ojcze, jak katolik powinien rozumieć zagadnienia śmierci mózgowej? Jeśli chodzi o dawstwo narządów, to po pierwsze mamy jakieś poparcie Kościoła, że ogólnie tak. Niemniej jednak chodzi właśnie o to, żeby to dawstwo narządów odbywało się zgodnie z zasadami etyki katolickiej, która przede wszystkim broni zawsze każdego niewinnego życia. I tutaj już powstają problemy. Transplantolodzy w Polsce i zagraniczni często powołują się na dokument papieski z roku 2000, w którym jest warunkowa zgoda na pobieranie narządów i na koncepcję w ogóle samej śmierci pnia mózgu czy śmierci mózgowej, czyli śmierci orzekanej na podstawie kryteriów neurologicznych. Ale sprawa poszła dalej i tuż przed śmiercią swoją papież w 2005 roku właściwie otworzył dyskusję na nowo. I tutaj działała Papieska Akademia Nauk, było sympozjum na ten temat. Większość naukowców na czele z takim bardzo znanym neurologiem amerykańskim Alanem Schumannem byli przeciwko tej koncepcji, która po prostu jest niezgodna z faktami medycznymi, z wiedzą po prostu, taką jaką mamy. Także sprawa jest ciągle otwarta, nie jest definitywne stanowisko Kościoła. Jeszcze wracając do kwestii Kościoła katolickiego, tej prawo do godnej śmierci, prawo do życia, walka o życie, jak w końcu powinniśmy to rozumieć? Nie nadużywać tego argumentu prawa do godnej śmierci, ponieważ to jest
na ustach tych, którzy domagają się eutanazji. U osób, które są w stanie wegetatywnym, czy jeszcze właśnie zaraz świeżo po jakimś wypadku w obrzęku mózgu, dochodzi do zaniedbań ze strony lekarzy, ze strony tych, którzy powinni leczyć tych chorych. I to nie jest dobrym wytłumaczeniem to, że chodzi tutaj o godną śmierć, bo tu chodzi przede wszystkim o ratowanie życia pacjenta i najpierw musimy zrobić wszystko, aby to życie uratować. Według oficjalnych danych 3-4 osoby w Polsce umierają z powodu tzw. śmierci mózgu dziennie. Natomiast chorzy, którzy nie doczekali się narządów, umiera ich około 15 osób. Czy możemy tutaj dać znak równości między tymi życiami? Zamiast naprawdę leczyć zgodnie z tym, co medycyna ma do dyspozycji, chorych wszystkich, którzy mają obrzęk mózgu i którzy mają różne uszkodzenia mózgu, poświęca się przynajmniej część z nich, niestety dużą część, na rzecz dobra tych, którzy oczekują na narządy. Tu jest wyraźny konflikt interesów, ale kto ma prawo o tym decydować? Czy my mamy prawo do tego, aby decydować, że chory X ma obowiązek umrzeć z uwagi na to, że chory Y być może dzięki temu będzie żył? No to jest według mnie niesłusznie postawione zagadnienie. Według mnie nikt nie ma prawa podjąć takiej decyzji. Do końca nie wiadomo, kierował szwagier. Drogę znał, jeździł nią 30 lat. Nie potrafi wytłumaczyć, jak to się stało. Po prostu zamiast skręcić na zakręcie, pojechał w drzewo. Dotąd sprawa jest nierozwiązana, także na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny. Jak przyjąłem wiadomość, że jest dawca dla mnie, byłem wręcz zadowolony, bo przeszczep jest takim momentem, gdzie życie daje, gdzie Bóg daje ci życie po raz drugi. Nie wiem, ile to trwało, ale pojechałem później do Łodzi za karetką. Dalej już nie byliśmy dopuszczeni. Nie? Widziałem ją tylko nieprzytomną. Siedemnastego stycznia już będzie 9 lat. Jak jestem po przeszczepie nerki, tak? Później się okazało, że możemy chodzić raz na 5 dni do niej. No, była nieprzytomna. To znaczy, lekarze diagnoza była, że jest w śmierci klinicznej. Wtedy miała 7 lat. Jest coś takiego jak efekt wyparcia, nie? Niekoniecznie mile wracam do tamtych wspomnień, aczkolwiek z drugiej strony, gdyby nie przeszczep, dzisiaj tej rozmowy by nie było. Gdzieś przy okazji jakichś rozmów dowiedzieliśmy się o doktorze Talarze. Próbowałem się dodzwonić, od razu ze mną umówił się na spotkanie. Od razu pojechałem tam wieczorem się z nim spotkałem. Z tych aktualnych wtedy tomografii i tak dalej, pan doktor powiedział, że stan jest poważny, ale że on miał już takie przypadki, gdzie nawet pień mózgu był bardziej stłuczony i ci ludzie żyją. Zarówno ja, jak i moja rodzina, myślę, że wielu lekarzy i społeczeństwo polskie, ale na świecie, ludzie sobie nie zdają sprawy tak naprawdę, że organy, które są pobierane od człowieka, to w rzeczywistości, mając tę świadomość dzisiaj, ten człowiek żyje, tak? Nie miałem tej świadomości. To jest niesamowity dylemat etyczny, moralny, bo sami oni to określają. To jest brutalna nazwa. Zwłoki z bijącym sercem. Próbowaliśmy prosić, że my potrzebujemy codziennie tam chodzić i tak dalej. Niestety nie uzyskaliśmy zgody. Przypomniało mi się, że znajoma z rodziny pielęgniarka pracuje
tam na oddziele i prosiłem, żeby ona stosowała tą terapię. Pokazałem jej, jak to robić. Ona wchodziła raz my, raz nam się udawało. Przez kilka dni codziennie i codziennie po godzinę, półtorej stosowaliśmy tą neurorehabilitację i pamiętam, jak moja partnerka pytała, czy co by musiało się zadziać, żebyśmy mieli ten znak, że ona żyje. Jedna z doktorek, pani doktor, powiedziała nam, że to, co my widzimy i co obserwujemy na monitorach, to o niczym nie świadczy. Jedynie gdyby się podniosło ciśnienie i tętno, to znak, że ona nas czuje. I wtedy, kiedy te neurorehabilitacje mieliśmy okazję robić codziennie, to przyszedł taki dzień, że weszliśmy do niej, ja się z nią przywitałem. Cześć, Antosia. I wtedy tętno i ciśnienie poszło w górę, no nie? To mamy na grobku. Modlę się za tą osobę, tak? Dzięki której mogę żyć. A tamtą chwilę ja nie miałem w ogóle żadnego pojęcia. I czy określiłbym transplantologów, że to są zabójcy? Jak ja mogę określić transplantologów, że to są mordercy, skoro mi życie uratowali, tak? O tej sytuacji dowiedział się ordynator oddziału. I z tego, co się dowiedzieliśmy nieoficjalnie od innych, absolutnie ograniczył nam widzenia. Do minimum. Stworzyliśmy nowe pojęcie śmierci. Śmierci mózgowej, które nie jest tożsame śmiercią osoby, gdzie dusza rozłącza się z ciałem. To jest paradoks naszych czasów. Miałem takie odczucie, że tą diagnozę, którą pan ordynator i lekarze postawili na samym początku, to tylko ona miała się sprawdzić i nic innego miało nie być. Nie? Ona miała umrzeć po prostu według nich. Natomiast dla nas ten sygnał to była po prostu cała nadzieja, którą za chwilę oczywiście nam odebrano. Dla mnie to był też szok, bo mam świadomość, że ktoś musiał to życie stracić, żebym ja mógł je kontynuować. No to jest... Nie pozwolono nam zrobić jako rodzicom wszystkiego, co mogliśmy. Przeszczep dał mi drugie życie tak naprawdę. Przeszczep umożliwił mi to, że będąc tam na studiach poznałam wybrankę swojego życia, moją żonę, Julię. I to jest coś pięknego. Są piękne strony tego wszystkiego, ale są te strony, o których nie miałem pojęcia, nie miałem świadomości i które są przemilczane przez obecny świat, dlatego że taki system został nam wykreowany. Jakakolwiek osoba, która próbuje się temu systemowi przeciwstawić, ona zaburza wszystko, więc najlepiej się jej pozbyć. Mam takie wrażenie, że ten system jest nastawiony na rządy. Jan Talar zaprzecza całemu systemowi. Z drugiej strony, obalimy system, wiele osób pójdzie, że tak brzydko się wyrażę, do piachu, kwiatki mąchać. Jaka jest alternatywa? Właśnie naukowcy powinni pracować nad taką alternatywą. A moim zdaniem powinna się odbyć w największych mediach katolickich debata na ten temat. A może nawet debaty i rozstrzygnąć ten temat, o ile jest taka właśnie możliwość. Bo skoro sama Papieska Akademia Nauk zaakceptowała to, to cóż ja mogę powiedzieć jako taki laik? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Drodzy widzowie, sami to ocenicie. Czy ja powinienem żyć?